Tego koncertu nie mogłoby już zabraknąć. Na scenie Cieszyńskiego Teatru wystąpili uczniowie i nauczyciele z Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Jesienne koncerty to doskonała okazja do wystąpienia na scenie, pochwalenia się przed rodziną i znajomymi swoimi umiejętnościami. Uczniowie pokazali, jak radzą sobie z instrumentami, a od jakiegoś czasu w tych występach wspierają ich również nauczyciele. Podobnie było i w tym roku. Repertuar jest zróżnicowany. Staramy się od pewnego czasu brać sobie bardzo głęboko do serca gusta, zainteresowania i preferencje naszych słuchaczy. Tak więc oprócz repertuaru tradycyjnego, muzyki klasycznej, będą też pozycje muzyki rozrywkowej, muzyki jazzowej, będzie muzyka współczesna. Myślę, że każdy z obecnych na widowni usłyszy coś, co w sposób szczególny przypadnie mu do gustu. Warto przypomnieć, że Państwowa Szkoła Muzyczna w Cieszynie należy do najstarszych w Polsce, której historia sięga roku 1930. Jak podkreśla dyrektor, szkoła ma się dobrze i ciągle cieszy się bardzo dużą popularnością. Wciąż mamy chętnych, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły, którzy wytrwale z wielkim zaangażowaniem kształcą się przez kolejne lata po to, żeby opanowywać grę na wybranych przez siebie instrumentach. Nie narzekamy na brak chętnych. No właśnie, a jakieś nowości w ofercie? Tak, nowości jest całkiem sporo. Na przestrzeni ostatnich 2 lat znacząco poszerzyliśmy ofertę edukacyjną. Od 2 lat młodzi mieszkańcy Cieszyna i regionu mają możliwość uczyć się gry na altówce, perkusji, na instrumentach tak egzotycznych jak fagot. Rozbudowaliśmy klasę akordeonu, także każdy znajdzie coś dla siebie. No ja zawsze o to pytam, ten instrument, który cieszy się największym wzięciem i największym takim zainteresowaniem, to? Nie wiem, czy wypada mi się do tego przyznać, ponieważ sam jestem nauczycielem gry na gitarze, ale myślę, że właśnie gitara, ewentualnie flet, to te instrumenty, które niezmiennie od lat cieszą się największym zainteresowaniem. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik-Telesz.